dobry, pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, cześć. Dawno żeśmy się nie widzieli. A jak samopoczucie? Proszę, dziękuję. U Pauliny zdecydowanie przebija się to, że jest bardzo naturalna i bardzo prawdziwa. Tam nie ma fałszu. Ona jest dokładnie taka sama na antenie w studiu Dzień Dobry TVN, jak spotkasz ją na ulicy. Dzień dobry, smacznego. Może na zewnątrz zrobimy dzisiaj program? Bardzo chętnie. Zapraszamy. Jest zdecydowaną babką, a nie jakąś taką miałką mamałyką. A ja lubię takie charakterne kobiety, które doskonale wiedzą, czego chcą. I taka jest Paulina. Ale zmiana outfitu? Tak, bo jakoś tak wygodniej. Nie chcę się zastanawiać. Cały czas muszę wciągać brzuch, czy nie? Ty wciąganie brzucha. Nie wiem, co to życie. Oprócz tego, że to jest miss, że to jest przepiękna dziewczyna, powalająca wręcz, to jest po prostu równy człowiek. To po prostu ziom. 8, 7, 6, troszkę dystansu. Włosi mają pizzę i pastę, Japończycy mają sushi, a my co mamy? Pierogi! Paulina Krupińska-Karpiel, modelka i prezenterka. Swój wrodzony talent do pracy z obiektywem wykorzystuje na planach produkcji telewizyjnych. Prowadziła program Klinika Urody w TVN Style, a jako wykształcony pedagog świetnie odnalazła się w roli trenera w Małych Gigantach. Najnowszym zawodowym wyzwaniem Pauliny jest praca w Dzień Dobry TVN. Dla mnie wskoczenie na tak głęboką wodę nie było łatwe, bo również mnie wsadzano w te różne schematy i szufladki, że o matko, już nie ma normalnych dziennikarzy, zatrudnili kolejną jakąś tam miskę w telewizji czy modelkę. Ale ktoś mnie zatrudnił. Nie to, że wzięłam się po prostu z ulicy, ktoś mnie zaczepił. Ej, hej dziewczynko, nieźle wyglądasz, usiądź tutaj na kanapie, dzień dobry i poprowadź program. Ja też miałam jakieś doświadczenie i już wcześniej też prowadziłam parę programów, ale no to jest najtrudniejsze wyzwanie faktycznie zawodowe w moim życiu. Prawa. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem rozwoju Pauliny jako prezenterki, jako dziennikarki. Ona cholernie słucha. I to jest jej taka bardzo ważna cecha, bo Paulina oczywiście, to pewnie wam wszyscy już powiedzieli, czy Sebastian, że bardzo dużo mówi. Ja zresztą też. Zauważyliśmy. No właśnie, ale Paulina potrafi też słuchać i też słyszeć. Paulina dzieli swoje życie pomiędzy Warszawę a Zakopane. Góry są jej drugim domem. Tam odnalazła spokój i miłość. Od 6 lat związana jest z Sebastianem Karpielem Bułecką, liderem zespołu Zakopower. Wychowują 2 dzieci, 5-letnią Tosię i 3-letniego Jędrka. W tym roku Paulina i Sebastian obchodzili 2. rocznicę ślubu. Sebastian pojawił się w moim życiu w momencie, kiedy ja po prostu byłam gotowa na rodzinę i on na tą rodzinę też był gotowy. Poszła. Paulina na pewno ma taki mocny charakter i silną osobowość. Przez to często się ścieramy, bo ja też mam taki. I wie, czego chce, wie, dokąd zmierza, ma jakiś obrany cel, trzyma się tego. Podobnie jest w domu. Ale to dobrze, bo nie wyobrażam sobie, żebym mógł mieć kogoś o innym charakterze u boku, tak? Gdzieś tam mi to odpowiada. Oczywiście czasem się sypią iskry, ale ma to swój urok. Nie. Kto ma gniazdo? Jędruś! Co ty zrobiłeś? Powiedz mi, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Mama, on robi siku! No chyba. Co macierzyństwo ci daje? Zmienia się totalnie system wartości. Przestajesz się zajmować życiem i plotkami, życiem innych, ploteczkami, problemami, tylko zaczynasz po prostu, siadasz na tak zwanej pupie i zajmujesz się rozwiązywaniem problemów dzieci. Te problemy są po prostu przekochane. A to co to jest? Krowa. Krowa? A jak robi krowa? Mu. A zebra jak robi? Jak robi zebra? Ona nie ma nogi. Nie ma nogi? A co zrobiłeś z tą nogą? Jak mamy tamkę i taka była bytka. Urwałeś nogi?